To, że w protestach popierających tak zwaną aborcję na życzenie uczestniczy tylu młodych, świadczy o kryzysie wychowania, kryzysie w szkołach i na uniwersytetach, alarmuje założyciel i dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Założyciel i dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, podkreśla, że protesty, do jakich dochodzi na ulicach i udział w nich ludzi młodych, pokazują kryzys wychowania. Nie sprostały tutaj szkoły i uniwersytety. Mamy kryzys katechezy, alarmuje dyrektor toruńskiej rozgłośni. Zaniedbania w edukacji, w wychowaniu. Szkoła, uniwersytety powinny nie tylko dawać jakąś wiedzę, ale powinny wychowywać. I niestety tego nie ma. Ale jak może wychowywać szkoła czy uniwersytet, jeżeli tam są ludzie zanurzeni całą swoją osobowością, swoim intelektem, swoim sercem w ideologię marksistowską? Dyrektor Radia Maryja przypomniał, że resort edukacji powinien bardziej zdecydowanie reagować, choćby w przypadku organizacji w szkołach tzw. tęczowych piątków. Cicho bądźmy, jak też o to gender i te tęczowe piątki, wtedy i wszystko razem. Jak to cicho? Trzeba zrobić porządek, trzeba wychowywać, a nie gorszyć. Ojciec Tadeusz Rydzyk wskazał, że wciąż potrzebna jest reforma uniwersytetów. Wiele razy powtarzało to Radio Maryja i Telewizja Trwam, także wtedy, gdy swoje zmiany na uczelniach wyższych forsował obecny obóz władzy, przypomniał dyrektor toruńskiej rozgłośni. Nie myślmy, że już jakaś tam partia to już tego, a my mamy oddawać życie za partię. Nie. My możemy oddać życie za Chrystusa, ale nie za partię. Trzeba dialogu, trzeba rozmowy, trzeba, żeby mówić o lepszym. Dyrektor Radia Maryja mówił o potrzebie służby Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. Zachęcał też katechetów, by szukali nowych sposobów dotarcia do młodych.